i witamy serdecznie. Max, gratulacje, piękna walka. Dziękuję bardzo. Super mi się walczyło dzisiaj. Ale zobacz, jaki miałeś doping. No jasne. Akurat teraz miałem fajnie, bo jestem w Warszawie i obiecałem Maxowi, że przyjdę. I akurat zdążyłem na jego walkę i akurat wygraliśmy tą walkę. A wcześniej razem trenowaliśmy, także bardzo jestem szczęśliwy, że Damian mógł być ze mną. Także jest zajebiście, super. Ekipa, bo cała hala kibicowała Maxowi i było zaromiście. Właśnie, był bardzo duży doping. Czułeś to? Czy widziałeś, że ludzie są za tobą? Bardzo cię dopingują? Tak, słyszałem wielką wrzawę publiczności, za co bardzo dziękuję wszystkim. Naprawdę dodaję to skrzydło w momentach kryzysu. Właśnie, były te momenty kryzysowe? Chwilowo tak, były momenty kryzysowe. 2 tygodnie temu byłem na mistrzostwach polskich amatorskich. No i tak jeszcze trochę byłem podmęczony, cały czas przygotowania. Zaraz mam znowu kolejny start. Także była chwila kryzysu, ale przeczekałem. Dalej po prostu dałem siebie wszystko jak zawsze. No właśnie, to jest to znak firmowy, dajesz siebie wszystko. Tak, to jest mój znak firmowy. Ja zawsze będę... To jest dusza wojownika, to jest serce do walki, nie? Zawsze będę walczył do ostatniej kropli krwi i potu wszystkiego. Nigdy się nie poddam. Wiesz co, wyglądasz na zadowolonego. Jestem mega szczęśliwy, ponieważ wróciłem na dobry tor. Na wcześniejszej gali przegrałem, jak dla mnie i dla wielu osób, kontrowersyjnie z Mateuszem Kubiszynem, którego jeszcze raz serdecznie zapraszam do rewanżu. Mówiłem tu prezesowi Sławkowi, żeby zorganizował mi rewanż. Mam nadzieję, że rewanż będzie. Chcę tego rewanżu, Mateusz też mi wspominał, że wyjdzie do tego rewanżu, także czekam. Chcę udowodnić swoją wyższość. Tutaj jest moje królestwo, to jest moja kategoria, ja tu będę najlepszy. No, bardzo dobra pewność siebie, nie? No jasne, to jest w ogóle to, co powinien każdy zawodnik mieć, pewność siebie. I to, jak sam Max powiedział, że powraca na ten tor, to znaczy, że dostaje tych skrzydeł. I tak się fruwa i oby, ja mu życzę jak najlepiej, żeby po prostu pofrunął tam, gdzie sobie marzy i żeby spełniał się w sporcie jako najlepszy zawodnik. I również tego ci życzę, naprawdę fajna walka, jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję uprzejmie, jeszcze raz wielkie dzięki dla całej mojej rodziny, dla mojej dziewczyny, dla trenera, dla wszystkich kolegów, znajomych, naprawdę jesteście wielcy, że jesteście cały czas ze mną i mi pomagacie. Jeszcze raz dzięki.